Cześć, siemanko, to ja 238SamXZ i witam was w moim kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj chciałbym przedstawić typy na dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów. No więc prawdopodobnie ta seria zostanie u mnie na kanale. No i miłego oglądania. Zaczynamy. Więc tak, mam tutaj sobie rozpisane mecze w aplikacji na tablecie i zacznę tak, jak jest tutaj wszystko napisane. Benfica versus FC Astana. Moim zdaniem Benfica jednak podoła temu wyzwaniu. No i co ja tutaj będę się rozmawiał? Jak ja się mogę rozpisywać, skoro no nie piszę. Dobrze, drugi mecz jest to Galatasaray versus Atletico Madryt. Jeśli ktoś nie wie, to versus oznacza kontra. No. Więc tak, myślę, że jednak Atletico Madryt tutaj zwycięży w tym pojedynku. Choć Galata może zaskoczyć, ale jednak stawiam na Atletico Madryt. Kolejny mecz to Manchester City, Juventus Turyn. Myślę, że Juventus ulegnie Manchesterowi City, no ale jednak tutaj chyba jedyny taki mecz, gdzie nie jestem pewien, kto zwycięży w tym pojedynku. Więc przejdę dalej. Paris Saint-Germain grają z Malmo. Tutaj jednoznacznie stwierdzam zwycięstwo Paris Saint-Germain. Dobrze, więc od razu przejdę dalej. PSV Eindhoven. Chyba tak to się mówi, bo nie umiem, po prostu nigdy nie umiałem wymawiać nazwy tego klubu. Z Manchester United, więc jednak stawiam tutaj na Manchester, ponieważ jest to klub bardzo dobry, więc no, no tak. Więc przejdę dalej. Real Madrid, Shakhtar Donieck. Tutaj myślę, że Shakhtar może zaskoczyć, ale jednak w ostateczności stawiam na Real Madryt. Z żalem, no ale stawiam. Następny mecz. Sevilla kontra Borussia Mönchengladbach. No to będzie bardzo trudne w określeniu, ale jednak ja tutaj myślę, że klub z Niemiec jednak to do czegoś zobowiązuje. Więc stawiam na Borussia Mönchengladbach. I ostatni dzisiejszy mecz jest to FC Wolfsburg versus CSKA Moskwa. No i jednak chyba stawiam na klub z Niemiec, czyli na Wolfsburg. No dobrze, chciałbym was jeszcze przeprosić za mój głos, ale jestem chory i przez ten katar no niestety muszę tak mówić. No i oczywiście nie ponoszę odpowiedzialności za straty, które wyrządzę, że wy na przykład postawicie na ten klub, co ja powiedziałem, i będziecie się chcieli ubiegać, że to przeze mnie, żebym wam oddał kasę czy coś. Nie, to jest wasza gra bukmacherska, więc ja nawet do tego nie zachęcam, tylko obstawiam swoje typy na mecz. No więc 4 minutki, no dzięki, cześć, na razie i pa.